i starali się go podgłaśniać, a nie ściszać. Przewieźć do przodu, ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Stefan Grabiński. Szary pokój. Część druga. Chcąc widocznie zyskać na przestrzeni, wędrował po pokoju w linii kolistej, czemu nie przeszkadzało rozmieszczenie sprzętów. Spostrzegłem jednak, że linia ta załamuje się nierówno w okolicy prawego węgła od drzwi, gdzie stała szafa. Tutaj krzywizna, którą opisywał, z wypukłej przechodziła we wklęsłą. Wyglądało tak, jakby tego kąta unikał. Na tym wyczerpywał się temat snu. Po kilku godzinach takiej monotonnej wędrówki, przerywanej dłuższym lub krótszym wypoczynkiem, przy oknie, stoliku lub w którymś z foteli, smutny człowiek, a wraz z nim i obraz pokoju, rozwiewał się i zapadał w senną otchłań, a ja budziłem się zazwyczaj już nad ranem. Tak powtarzało się co noc bez zmian. Ta uporczywość powracających wciąż obrazów i styl ich tak znamienny doprowadziły mnie niebawem do niezachwianego wniosku, że aktorem rozgrywającej się co noc pantomimy nie jest nikt inny, tylko Łańcuta. Sny te, pełne melancholijnej monotonii, były niejako plastycznym uświadomieniem duszy mieszkania, którą odczuwałem tak przygnębiająco za dnia, praktyczną materializacją rzeczy za subtelnych dla stanu jawy. Przypuszczam, że to samo działo się bez przerwy i przez cały dzień, lecz wyraźnemu percypowaniu sprzeciwiały się zwodnicze zmysły i przemądry w swej zarozumiałości intelekt. Wszak gwiazdy istnieją i w dzień, choć przyćmione, zgiełkiem przemożnych promieni słońca. Widać je dopiero po zachodzie. Przypomina się mimo woli tak zwane pismo sympatyczne, sporządzone przy pomocy atramentu, który po wyschnięciu czasowo szczeza, pozostawiając papier pozornie niezapisany. By móc list odczytać, trzeba go nagrzać przy ogniu. Wtedy niewidzialne dotąd litery wynurzają się, wywabione ciepłem. W początkach zajmowało mnie obserwowanie snów i wyszukiwanie odpowiednich związków, jakie bezsprzecznie zachodziły między nimi a nastrojem dziennym pokoju. Lecz powoli spostrzegłem, że nieznacznie, lecz stale ulegam szkodliwym wpływom mego otoczenia, że widziadła senne i wnętrze, w którym przebywam za dnia, oddziaływają na mnie ujemnie. Postanowiłem bronić się. Należało wydać walkę niewidzialnemu poprzednikowi, zetrzeć się z nim i wyrugować wspomnienia po nim, którymi tu wszystko przesiąkło. Przede wszystkim trzeba było usunąć i zastąpić innymi sprzęty znajdujące się w pokoju. One bowiem, jak trafnie przypuszczałem, stanowiły jeden z punktów atrakcyjnych dla groźnych pozostałości obcej psychiki. Spodziewałem się, że po usunięciu ich poza nawias mieszkania wyschnie parę zasadniczych źródeł przynęty, zerwie się kilka ważnych węzłów sympatii, utrzymujących niebezpieczny dla mnie związek. Rzecz przeprowadziłem systematycznie, niemal doświadczalnie, metodą drobnych, ledwo dostrzegalnych różnic.
Kazałem tedy najpierw wynieść z pokoju duży, pluszowy fotel stojący przy oknie i zastąpić go zwykłym krzesłem. Już ta drobna modyfikacja mebli odbiła się wyraźną zmianą w przebiegu snu, który uległ jak gdyby pewnemu uproszczeniu. Zabrakło mianowicie jednego z jego momentów, obrazu Łańcuty w pozycji siedzącej pod oknem. Przez całą noc melancholik ani razu nie zajął świeżo sprowadzonego krzesła. Nazajutrz usunąłem biurko, a na jego miejsce ustawiłem mały, zgrabny stolik na karty, nie omieszkując przy tym zmienić też przyborów do pisania na inne. Najbliższej nocy usiadł wprawdzie Łańcuta przy gierydonie na dawnym, nieruszanym jeszcze krześle, lecz nie opierał się już na jego pulpicie, przez cały czas nie ruszył piórem i w ogóle zdawał wystrzegać wszelkiego z nowym meblem kontaktu. Gdy z kolei i to krzesło wymieniłem na elegancki, ostatnimi dniami nabyty taburet, nie zbliżył się nawet do stolika. Ta partia pokoju stała się dlań niejako terenem obcym, wrogim, którego widocznie unikał. Tak stopniowo wyrzucałem sprzęt po sprzęcie, wprowadzając meble zupełnie nowe, w rażącej sprzeczności z dawnymi, o barwach obić żywych, pełnych umyślnej jaskrawości i krzyku. Po 2 tygodniach pozostały z dawniejszych mebli tylko wspomniana już szafa i obok niej wiszące lustro przy drzwiach. Tych 2 sprzętów nie miałem zamiaru zmieniać, z tej oczywistej przyczyny, że według mych przypuszczeń byłoby to całkiem zbytecznym. Łańcuty widocznie nic nie łączyło z tym kątem pokoju i unikał go ostentacyjnie. Po cóż więc narażać się na niepotrzebny trud? A jednak domysł mój tym razem był mylny. Powód niechęci, jaką okazywał Łańcuta ku tej partii, był całkiem inny. Była nim nie obojętność, lecz wstrętne wspomnienie. Przeprowadzone zmiany wywarły zbawienny wpływ na moje codzienne otoczenie. Pokój jakoś poweselał, nadwątlił się przygnębiający nastrój wnętrza, ustępując miejsca pogodniejszej atmosferze. Równocześnie i sny moje przeszły w nowe stadium. W miarę jak postępowała coraz dalej metamorfoza mieszkania, Łańcucie jakby grunt usuwał się pod nogami. Odciąłem go najpierw od okna, później od tej części pokoju, gdzie stało niegdyś biurko, z kolei ograniczyłem do kilku ledwo foteli. Odciąłem go najpierw od okna, później od tej części pokoju, gdzie stało niegdyś biurko, z kolei ograniczyłem do kilku ledwo foteli. Wreszcie, po usunięciu tych, pozostała mu wąska przestrzeń między nowymi meblami. Lecz znać zmieniona atmosfera poczęła też wpływać na nim deprymująco, bo zauważyłem w jego dotąd wyraźnie rysującej mi się postaci pewną rozwiewność konturów. Człowiek ten z nocą każdą jakby subtelniał i ulatniał się. Widziałem go już jak przez mgłę. W końcu przestał chodzić pomiędzy krzesłami, lecz przesuwał się jak cień po ścianach. Czasami całość postaci rwała się i dostrzegałem tylko fragmenty rąk, nóg lub zarys twarzy. Nie ulegało najmniejszej wątpliwości. Łańcuta, pobity na głowę, ustępował. Uradowany niechybnym już zwycięstwem, zacierałem ręce z zadowoleniem, zabierając się do zadania mu ostatecznego ciosu. Kazałem zedrzeć stalowo-szare tapety i obić pokój czerwonym papierem. Skutek nie zawiódł. Cień upartego przeciwnika przestał wałęsać się po ścianach. Lecz czułem jeszcze jego obecność w powietrzu. Była nieuchwytna, niezmiernie rozrzedzona, lecz mimo wszystko była. Musiałem zmierzić mu atmosferę do reszty. W tym celu przez 2 noce z rzędu urządzałem w swym domu wesołą zabawę. Sam podniecałem pijanych gości.
Szaleliśmy. Po tych dwóch piekielnych, bezsennie odbytych hulatykach, które mi narobiły wiele nieprzyjemności ze strony współlokatorów, w końcu trzeciej, dopiero nocy, rzuciłem się w ubraniu śmiertelnie wyczerpany na łóżko i natychmiast usnąłem. Zrazu zmęczenie przemogło neuroplastię i spałem bez widzeń. Lecz po kilku godzinach wypoczynku wynurzył się z mgławicy sennej jak zwykle mój pokój. Patrzyłem nań spokojnie przez sen, uśmiechając się triumfująco. W pokoju nie było nikogo. Absolutnie nikogo. Chcąc umocnić się w przekonaniu, wodziłem oczyma zwycięzcy po wszystkich kątach, zaczynając od okna. Tak przewędrowałem 3/4 pokoju, przeglądałem bystro fotele, sięgnąłem wzrokiem pod strop, zaczepiłem uważnie o ściany. Nigdzie podejrzanego śladu, nigdzie choćby najlżejszej poszlaki. Nagle, rzuciwszy niedbale spojrzenie w ciemny węgieł pod drzwiami, ową jedyną partią, zawsze tak starannie omijaną, spostrzegłem go. Stał pełnej, wyrażanej postaci, trochę zgarbiony, jak zwykle odwrócony do mnie plecyma. Właśnie wyciągnął rękę ku szafie i przekręciwszy klucz, otworzył. Zatrzymał się tak wpatrzony w puste jej wnętrze z rzędami szczerzących drewniane zęby kołków. Powoli, ze spokojnym namysłem, wydobył z kieszeni rodzaj taśmy czy skórzanego rzemyka i przywiązał do jednego z wieszadeł. Spadający koniec zgiął w pętlę i zakluczył. Zanim zdołałem zorientować się, już wisiał. Ciało, skręcone śmiertelnym podrzutem, zwinęło się o pewien kąt i odbiło w lustrze na sąsiedniej ścianie. Ujrzałem dokładnie w jego głębi twarz wisielca. Była wykrzywiona szyderczym uśmiechem i patrzyła wprost we mnie. Krzycząc, zerwałem się z posłania i wstrząsany febrycznym dreszczem, wyskoczyłem przez okno na ulicę. Tu, nie oglądając się poza siebie, zacząłem biec wśród nocy po pustych chodnikach, póki nie wpadłem do jakiejś austerii. Otoczyło mnie wnet podejrzane towarzystwo podmiejskich rzezimieszków. Ich wesołość ocuciła mnie. Potrzebni mi byli w tej chwili. Zaciągnęli mnie do drugiej, jeszcze plugawszej knajpy. Poszedłem potem do trzeciej, czwartej i tak dalej. Towarzyszyłem wszędzie aż do końca, aż do białego rana. Wtedy, słaniając się na nogach, zawinąłem nareszcie do jakiegoś hotelu, by tu zasnąć snem kamiennym. Nazajutrz wynająłem wesoły, słoneczny pokoik na krańcu miasta. Do dawnego mieszkania nie wróciłem już. Muzyka Dark Fantasy Studio, Błażej Lindner i Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski.